Przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże przyszło tutaj na ziemię w postaci Jezusa Chrystusa. Ja byłem popapranym człowiekiem przez prawie całe swoje życie i przekonałem się o tym, że Królestwo Boże jest realne i namacalne, że Królestwo Boże przyszło tutaj na ziemię w postaci Jezusa Chrystusa. Wcześniej jednak żyłem w świecie. Widziałem, co oferuje świat, widziałem, co świat robi. Widziałem religię, widziałem dostojników religijnych, widziałem księży, obserwowałem ich już jako mały dzieciak. Jakie były moje wnioski już jako małe dziecko? Żadne. Nie widziałem tam nigdy Boga. Nigdy nie dostrzegłem Boga tam, gdzie mi go pokazywano od małego dzieciaka. Dlatego nienawidzę religii. Kiedy przyszedłem niedawno do szkoły, do mojej córki, 9-letniej, przyszedłem, kiedy kończyła się lekcja religii i zapytałem pewnego księdza, który tą lekcję religii tam odprawiał, jak tam się uczy dzieci religii. Pierwsze słowa, którą do mnie powiedział, były takie: nie widzę przyszłości tej klasy. Kiedy usłyszałem te słowa, już jako dorosły człowiek, to ręce mi opadły po raz kolejny, chociaż zawsze mi opadają, kiedy słyszę religijne doktryny. No ale co wam chciałem powiedzieć? Religia jest zaburzona, ponieważ religia to jest system władzy, który manipuluje ludźmi. System władzy, który kazuje ci wyznawać to, co jest wcześniej ustalone. System władzy, do którego nic nie możesz wnieść. Nie możesz się podzielić własną relacją, nie możesz opowiedzieć o tym, jak spotkałeś Boga. Nie możesz opowiedzieć, kim dla ciebie jest tata. Ponieważ religia ci mówi, kim on jest i ty masz tak uznawać. Dlatego religia jest chora. Ale Jezus jest żywy. Mówię to też do młodych szczególnie. Ponieważ słuchacie tego badziewia w szkołach, przychodzi gościu w sukience i wam mówi. Mówi wam o życiu, niejednym mówi o małżeństwach, są nauki przedmałżeńskie. Wiecie, ja osobiście byłem na naukach przedmałżeńskich. Nie mogłem tam usiedzieć po prostu, wiecie. To było bardzo dawno. Nie będę wam mówił, co wtedy robiłem, no ale umilałem sobie czas w inny sposób. No powiem wam, ładowałem browara, jak tego słuchałem. Nie mogłem tego słuchać, co 5 minut wychodziłem na browara. Ale to było dawno, to było moje stare życie. Przyszedł pewien czas, kiedy ja zacząłem analizować pewne rzeczy, zobaczyłem, że one są bez sensu, jednak wiedziałem, że Bóg istnieje. I poszedłem za tym głosem. Poszedłem za tym głosem, że Bóg istnieje. I zacząłem rozważać. Jednak byłem, kim byłem. Nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wcześniej byłem przestępcą, dealerem narkotyków, złodziejem, narkomanem. Cały zestaw. Wszystko, co chcecie. Później postanowiłem, że będę raperem, bo chciałem pokozaczyć trochę, wiecie. Wszędzie szukałem bycia kimś. Ponieważ chciałem ja coś znaczyć, skoro nie widziałem żadnego autorytetu, to chciałem ja coś znaczyć. Ale to moje kozaczenie się oczywiście musiało zakończyć, ponieważ cóż może człowiek? Człowiek jest jak para. 95% wody i kozaczy. Człowiek nic nie może. Moje życie zakończyło się fiaskiem. Szukałem pieniędzy. Nawet pofrunąłem do Kolumbii, żeby szukać ciemnych interesów. Tam przez pół roku żyłem, też widziałem religię. Ta religia jest również ohydna jak wszędzie. Ale co wam chciałem powiedzieć? Kiedy upadłem na samo dno, kiedy moje życie przestało mieć sens, zawołałem do Boga: Ojcze, jeśli jesteś, to zrób coś z moim życiem, bo ja już jestem bezsilny. 100 000 razy w tym samym bagnie, 100 000 razy w tym samym syfie. Cały czas kozaczenie. Idole telewizyjni, rapowi idole, hip-hopowcy, ten świat bardzo mi imponował. Ale ja tam zawsze widziałem kłamstwo. Kiedy słuchałem tego rapu ze świata, to zawsze wiedziałem, że nie chodzi im o prawdę. Ja zawsze wiedziałem, że chodzi im o to, by to oni odbierali chwałę. Dlatego znienawidziłem rap, który sam robiłem. Zacząłem rapować o Chrystusie. Zacząłem tego narzędzia, tego talentu, który mi dał ojciec, w postaci składania wierszy, używać w najlepszym celu, jaki tylko jest możliwy. Możecie teraz posłuchać próbki.
tego dzieła, które udało mi się niedawno stworzyć. Dzieła, które jest pasją dla imienia Jezus i które się wyraża w tych słowach. Mam do tej pory, by oddawać Jezusowi resztę swojej drogi w czasie coraz gorszym, gdzie pod to się sieje. Wybieram drogę braty w zakłamanym świecie. Taki ma zwyczaj każdy, który wie, gdzie idzie, za to inny ma obyczaj, ten świat, który ginie. Jestem na tej wyspie, by przekazać wam te wieści, po to byś uwierzył i nie zastał śmierci. Powołany, by zwyciężać w obliczu tej potęgi, którą dowodzimy czoła, a my z jego ręki, a my jego dziećmi narodzeni z jego ducha, mający ten przywilej, że wiemy komu ufać. I choć nigdy nie jest sługa, czy to się ponad mistrza, to uniżył się sam mistrz, by lud swój odzyskać, przyprowadzić jeszcze dziś tych, co całe życie błądzą, by każdy, kto w niego wierzy, w nim miał tą wolność. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, halleluja, po wieczne czasy królem królów jest. Gdzie człowiek upadł, władzę przejął szatan tylko po to, by zabijać, niszczyć i okradać, właśnie po to, byś oddalał się od majestatu króla, który z miłości do ciebie za twoje winy umarł. Przyszedł jako sługa, stał się wzorem posłuszeństwa, wężek się samego się opuścił, bramy królestwa. Na tym to polega, że on was umiłował, byś i ty go pokochał i oddawał mu chwałę. Oto dobry pasterz na zarejcie rady wziął na siebie skutki kary, która ciążyła nad nas. Pustej chwały, by wypełnić wolę Ojca, umiłował nas do końca, także życie za nas oddał. Pokonał demoniczne władze i zwierzchności, swymi ranami uleczył nasze choroby, słabości. Stał się dla ludzkości jedynym ocaleniem. To on jest ostatnim słowem Boga do ciebie. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności jedynego króla. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań i zaufaj potędze i wierności jedynego króla. Taka prawda, dzieciak, że twój czas kiedyś się skończy. Nie znasz dni, nie znasz godzin, kiedy śmierć cię zaskoczy, kiedy już nie będzie obcy zmiany swego położenia. Więc już dziś weź to rozgnij, jak żniwo będziesz zbierał. Prosta to jest kwestia, dwie są tylko opcje: w królestwie wiecznie z Ojcem lub nieugaszony ogień, albo z Bogiem jego chwale, albo płacz i skrzytanie. Takie moje zdanie, bo tak jest napisane. To żadne gdybanie, żaden bełkot religijny. Ja się o tym przekonałem, kiedy nie miałem już sił, kiedy uznałem, że niczym jestem bez Jezusa, że to on za mnie umarł i nie można tego olać. Wielu lubi dyskutować i wielu w tym się gubi, bo zamiast słuchać Boga, słuchają nauk ludzkich. Nie tędy, bracie, droga, pora się obudzić, czas decydować, jakie będą twoje ruchy. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus łama śmierci moc. Jezus jest Panem, halleluja, po wieczne czasy królem królów jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, halleluja, po wieczne czasy królem królów jest. To jest właśnie to słowo, to jest właśnie ta pasja. To jest pasja dla imienia Jezus. Wiecie, ja tutaj nie przyszedłem po to, żeby sobie jakieś sławy naczepać, albo żeby sobie słuchaczy ściągnąć. Ja tutaj przyszedłem do was po to, żeby wam powiedzieć słowa, które są życiem. Słowo Boże mówi, że cały świat tkwi w złem i idzie na zatracenie. To jest Słowo Boże. Natomiast religia i Kościół, zwłaszcza katolicki, no niestety, mówi, że można się wyspowiadać. Tam 100 lat czyśca, 200, 300, 400. A jak nie, no tam później jakieś gregorianki, tam parę gregorianek, tam parę lat odpłynie z czyśca. To jest bzdura. To jest jedna wielka bzdura, która istnieje tylko po to, żeby ten system religijny utrzymywać. Żeby tych ludzi, którzy nie świecą żadnym przykładem i którzy nie mówią o swoim życiu, ta religia jest po to, żeby ich utrzymywać. Nie dajcie się nabierać na to, bo Jezus naprawdę żyje. On poniósł wielką karę. On poniósł wielką karę. Pewien człowiek mi kiedyś powiedział,
Ale co to za Bóg, który w ogóle poszedł, co cierpiał? Co to za Bóg? Widzicie, tak patrzy świat. Świat patrzy w ten sposób, że co to za Bóg, bo cierpiał. On jednak wybiera to kozactwo. Ja właśnie takim kozakiem też kiedyś byłem, dlatego wiem, o czym on mówi, ale nie mam dlatego tolerancji, ponieważ to jest arogancja. Nie myślcie w ten sposób. Jezus poszedł i zwyciężył śmierć po to, żebyście wy mogli dzisiaj sobie żyć. Po to, żebyście mogli żyć, ale jest jeden warunek. Musicie w to po prostu uwierzyć. Religia mówi, rób dobre uczynki. I Jezus mówi, uwierz w to. Nie uczynków, bo to nie z uczynków będziesz zbawiony. Nie będziesz zbawiony z uczynków. Zbawiony jesteś z łaski Pana przez to, że uwierzysz. Z tego jesteś zbawiony, w taki sposób. Wiara serca, tego nie da się oszukać. Bóg zna wasze serca. Jeśli chcecie przyjść do Jezusa, jeśli chcecie się narodzić na nowo, możecie przyjść do nas. Jeśli chcecie być uzdrowieni z jakichkolwiek chorób, wypróbujcie nas, wypróbujcie Bożą moc.